Wytrzymała i bardzo mocna latarka taktyczna i outdoorowa. Oto Warrior X Turbo z firmy Olight i o niej będzie to wideo. Jak zwykle na początek oczywiście przypominam Wam, że aby być na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się z naszymi produkcjami wideo, wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał na YouTube. Warrior X Turbo to bardzo mocna, wytrzymała i wodoszczelna latarka firmy Olight. Jej maksymalna moc to aż 1100 lumenów i zasięg 1000 metrów. Takie osiągi uzyskano dzięki zastosowaniu bardzo wydajnej diody LED, a także dużego reflektora. Najpierw kilka słów o budowie tej latarki. Korpus Warriora, jak to u Olighta, został wykonany z aluminium lotniczego, które jest pokryte anodyzacją typu trzeciego. Wszystkie połączenia zostały zabezpieczone o-ringami, a więc latarka ma bardzo wysoką normę szczelności IPX8. Do tego odporna jest na upadki aż z 3 metrów według normy ANSI. Dodatkowo głowica latarki została zabezpieczona stalową koronką. Z tyłu latarki na nakrętce portu akumulatora znajduje się bezdźwięczny włącznik, dzięki któremu możecie latarkę zastosować podczas działań taktycznych. Włącznik zaopatrzony jest również w magnes, dzięki któremu będziecie mogli bezproblemowo przymocować końcówkę ładowarki akumulatora. O akumulatorze za chwilę. Również w tym modelu latarek Olighta zastosowano oczywiście zaawansowaną elektronikę, która steruje poborem prądu przez diodę, dzięki czemu latarka będzie świecić z jednakową mocą aż do całkowitego wyczerpania akumulatora. Elektronika chroni również latarkę przed przegrzaniem. Polega to na tym, że latarka po 6,5 minuty pracy w maksymalnym 1100 lumenowym trybie zmniejszy swoją moc do 600 lumenów i na tym poziomie moc swoją ustabilizuje. Teraz wspomniane kilka słów na temat zasilania latarki. Latarka zasilana jest zmodyfikowanym akumulatorem 21700, który naładujecie za pomocą magnetycznej ładowarki znajdującej się w komplecie. Zastosowany akumulator charakteryzuje się stabilnym działaniem w szerokim zakresie temperatur. Również jego charakterystyką jest to, że nie jest podatny na samorozładowanie i ma długą żywotność, bo aż 10 lat. Dlatego latarka wyposażona w zmodyfikowany akumulator 21700 świetnie nadaje się do użytku przez służby, wojsko, policję, służby ratunkowe czy do survivalu. Warrior zasygnalizuje Wam wibrowaniem niski poziom naładowania akumulatora. Na korpusie latarki znajdziecie stalowy klips, dzięki któremu będziecie mogli urządzenie umieścić na przykład na ekwipunku bądź pasie. Do przenoszenia latarki w komplecie znajdziecie również wygodną kaburę. Latarkę Warrior X Turbo kupicie w takim oto eleganckim pudełku, a w środku oprócz latarki i wspomnianej kabury znajdziecie również smycz, ładowarkę, a także specjalną nakładkę ułatwiającą chwyt. Dla kogo przeznaczony jest Warrior X Turbo? Przede wszystkim dla służb, takich jak policja, wojsko, służby ratownicze, ale również znajdzie swoje miejsce w plecaku survivalowym bądź bushcraftowym, a także może być używana po prostu w życiu codziennym. To tyle o tej latarce, a ja jak zwykle na zakończenie zapraszam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.